Badanie kliniczne przeprowadza się, zakładając, że prawa, bezpieczeństwo, zdrowie i dobro uczestników badania klinicznego są nadrzędne w stosunku do interesu nauki oraz społeczeństwa. Badania kliniczne podlegają bardzo szczegółowym procedurom na każdym ich etapie. Badacz dokłada wszelkich starań, by osoba biorąca udział w badaniach klinicznych była w pełni bezpieczna. Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych reakcji i zdarzeń niepożądanych u pacjenta, niezbędne jest przestrzeganie wytycznych i przeprowadzanie systematycznych kontroli. Do stałego monitorowania zaangażowane są osoby niezależne od miejsca przeprowadzania badania. Sponsor sam może organizować audyty wewnętrzne. Ponadto władze odpowiedzialne za rejestrację badanego leku mogą w każdej chwili przeprowadzić inspekcję, między innymi w celu zweryfikowania, czy obowiązujące akty prawne i standardy etyczne są przestrzegane. Sponsor i badacz zawierają umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, aby zabezpieczyć prawa uczestników badań klinicznych. Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć uczestnika badania klinicznego w wyniku działania lub zaniechania ubezpieczonego albo osób, za które ponosi on odpowiedzialność w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Każdy uczestnik badania klinicznego ma prawo do zachowania pełni anonimowości i do ochrony danych osobowych. Lata wytężonej pracy pozwoliły na wprowadzenie w życie szczegółowych regulacji i standardów. Przestrzeganie ich pozwala współcześnie zapewnić bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pacjentów. Dzięki temu udział w obecnie prowadzonych badaniach klinicznych staje się w wielu przypadkach alternatywą dla standardowej opieki medycznej.